Ania, jesteś na bardzo dobrym tle, dlatego że to jest pomnik bohaterskiego żołnierza w Zawierciu, a ty jesteś też bohaterska. Ile teraz kilometrów listopad, grudzień jeździsz mniej więcej? Ależ nie, to zależy od pogody. Ale tak mniej więcej? Stówkę miesięcznie więcej? Więcej. Codziennie jeździsz? Nie, nie, nie. Nie codziennie. Są też inne treningi. No tak. Siłownia? Oczywiście. No to dobrze. Jakieś plany na nadchodzący sezon? Na pewno więcej startu, żeby tak. Był lepszy sezon. A jesteś zadowolona z tego sezonu? Jestem bardzo, bardzo. Zadowolona? Tak. Czego ci brakuje? Co byś chciała oprócz pozasportowych? Jakie masz marzenia? Nowe koła, hamulce, manetki, ramę, rower? Ramę na 29 cala. 29 cala, tak? Tak. No. Czyli on by dał ci większe szanse. Oczywiście. No. No to trzeba myśleć w takim razie. Dobrze, Ania, bardzo dziękuję ci za wywiad. Ania, bardzo ci dziękuję za dzisiejszą sesję. Bardzo mi się podobało, dlatego że zrobiliśmy coś innego niż zwykle. Czyli nie tylko trening, ale też bieganie i ujęcia. I mam nadzieję, że się spodoba to naszym widzom, że będziesz miała milion subów, a ja będę miał 2 miliony. I że sobie kupisz tą ramę 29 cali. Dzięki ci serdecznie. Dzięki.